płci. Handlowa Solidarność apeluje o uszczelnienie przepisów dotyczących handlu w niedzielę. Kolejne sieci handlowe otwierają swoje placówki w niedzielę pod pretekstem prowadzenia działalności pocztowej. Od września kolejna sieć handlowa otworzy część swoich sklepów w niedzielę. Tym razem placówkami pocztowymi staną się sklepy Lidla. To jedna z ostatnich dużych sieci handlowych, która zdecydowała się na taki krok. Firma przekonuje, że zmusiły ją do tego działania konkurencji. Na wykorzystanie przepisu, że zakaz handlu w niedzielę nie obejmuje placówek pocztowych, zdecydowali się już właściciele m.in. Biedronek, Żabek, Lewiatanów, niektórych placówek Kaufland, Bricomarché i Intermarché. O uszczelnienie przepisów apeluje Handlowa Solidarność. Nowelizacja ustawy jest w komisji sejmowej. 15 posiedzenie Sejmu, 15 września i apelujemy do przede wszystkim pani marszałek, apelujemy do pana premiera, Kaczyńskiego również o to, żeby była ta zgoda polityczna na to, żeby można było procedować tę ustawę. Bo dzisiaj wolna niedziela to nie jest luksus. Zobaczmy na kraje zachodnie. Tam niedziele od lat są wolne i gospodarka ma się dobrze. Podkreśla szef Handlowej Solidarności Alfred Bujara. Omijanie przepisów pod pretekstem prowadzenia działalności pocztowej w wielu przypadkach jest fikcją. Dlatego w nowelizacji ustawy zapisano, że taka działalność będzie możliwa pod warunkiem, że zyski z jej tytułu będą przekraczały 50% przychodów. O podjęcie działań apelują też sami pracownicy. Pracownicy są zbulwersowani tym, co się dzieje. Mówią, że PiS dał nam wolne niedziele, w tej chwili odbiera te wolne niedziele, nie rozumiemy tej decyzji, dlaczego, no przecież można było znowelizować już dawno ustawę, projekt leży w Sejmie i liczymy na to, że będzie procedowany, bo tak naprawdę wszystkie sieci się otwierają we wrześniu, a więc nie ma wolnych niedziel dla pracowników handlu. Warunki pracowników handlu, jak alarmuje Solidarność, pogorszyły się. Pracodawcy w wielu przypadkach zmieniają zasady zatrudnienia. Pracownicy handlu pracują na czas określony w formie leasingu, czyli są wynajmowani przez firmy zewnętrzne. Co więcej, pod pretekstem pandemii wydłużono czas pracy, ograniczono także zatrudnienie.